Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskie Wojnie i zapraszam do obejrzenia cotygodniowej tygodniówki, jaką dla Was przygotowaliśmy wraz z Dawidem Kamizelą. Oczywiście tradycyjna prośba i przypomnienie o lajkowaniu, like subskrybowaniu gdzieś tu. Bardzo ważne z punktu widzenia algorytmu YouTube'a komentowanie na dole, więc gorąco proszę o komentarze, co Wam się podoba, co nie, może co byście chcieli usłyszeć w kolejnej tygodniówce. No i oczywiście dla chętnych, za to też bardzo, bardzo Wam dziękuję, możecie mnie wesprzeć w programie Patronite. Tu u góry jest odnośnik do Patronaita I po tym paśmie o reklamy przechodzimy do tego, co dla Was przygotowaliśmy. Dzień dobry, drodzy widzowie. Zaczynamy cotygodniową tygodniówkę, a zeszłotygodniowo-tygodniówka nam uciekła, ponieważ byliśmy z Dawidem w różnych rozjazdach biznesowych, których efekty pewnie zobaczycie niedługo. Na przykład myślę, że będziemy mogli zrealizować kilka bardzo ciekawych materiałów z wojskiem. E nie uprzedzajmy wypadków, ponieważ tutaj wszystko się jeszcze może wydarzyć. Natomiast od czego zaczniemy? No, zaczniemy chyba od tematów, oczywiście, związanych z konferencją piątkową MONU, ponieważ tam podano trochę rzeczy. Część jasnych, część niejasnych, część wyniosła, takie drobne. Część baboli. No, tak, natomiast no, zawsze to jest jakaś nowa dawka informacji, więc warto to poruszyć. I chyba zaczniemy od e, czegoś trochę innego, a mianowicie tak jak kiedyś za czasów PRL-u były te słynne pomarańczy, które na święta miały dotrzeć do portu statkiem z Kuby czy tam innych bratnich krajów i narodów. Tak teraz czekamy na Abramsy, które też mają wielkim statkiem dotrzeć do Trójmiasta, do Gdyni. Natomiast y, y, to co jest ciekawe drodzy widzowie to to, że będziemy mieli znacząco przyspieszony harmonogram dostaw czołgów M1A2-SEP sepv 3 i jak te czołgi do nas dotrą, to myślę, że to będą najnowocześniejsze czołgi w siłach zbrojnych RP, ponieważ już mówimy wtedy o czołgach, które mają celownik panoramiczny dowódcy, które mają BMS-a. Oczywiście Cittawerod, Leonardo, Systematixa, a nie jakiś polski BMS, ale to się wytnie. Wozy, które docelowo będą obsługiwane w UZ-motach poznańskich. Generalnie to będą bardzo nowoczesne czołgi, i jedne chyba z najnowocześniejszych w Europie. W zasadzie jedynymi, tak samo nowoczesnymi czługami w Europie będą leopard 2A8. Natomiast to, co jest istotne, no, to a K2, to. że K2, hello. Przepraszam, jeszcze K2. Tak. Nie dyskryminujmy K2, ale jakoś moje okay, serowisko odbije ustawnie taką Nie pancerzenia czy coś, ale podejmiem, w kwestii wektroniki, no to chyba znaczy... dobrze, nie? Tak, to jest znowuż to samo, co zawsze mówię, że z punktu widzenia systemu, jakimi są siły zbrojne RP nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czy to jest Abram, czy to jest Leopard, czy to jest Kadwali, czy się zbudowane zaplecze do tych czołgów i krajowe możliwości obsługowe, szkoleniowe i tak dalej, a to, który to będzie czołg, to w swoich najnowszych wersjach wszystkie te czołgi są tak samo nowoczesne, tylko mówię dobre. W najnowszych wersjach, tak, czyli porównywajmy porówny, porównywalne, czyli nie porównujmy Leoparda 2 4 czyli staruszka w moim wieku, nie porównujmy, ja się nie czuję być staruszkiem, tak, nie porównujmy, wiecie, nawet leoparda 2A5, czyli czołg z 97-98 roku, czyli też już, no wiecie, 30 lat z okładem, z na przykład k 2 który jest czołgiem kilkuletnim, tak, tak samo jak porównujemy Abramsy, to nie porównujmy Abramsa M1A1 FEP Czyli pojazd, który był no, w wersji trochę zubożonej, ponieważ Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych no miał pewne tam swoje bolączki i, i oni chcieli mieć te wozy trochę zubożone. Ze względów finansowych, do nas trafiły te pojazdy w y, też fajnej wersji, y, przystosowanej troszkę do nas, no ale jednak pojazdy, które nie były nigdy tak wypasione, nie miały być nigdy tak wypasione jak armijny M1A2. No a teraz do nas trafią wypasione M1A2 Stepfather 3. I y, konkludując, Myślę, że jest spora szansa, że do połowy przyszłego roku wszystkie czołgi te będą w Polsce. To by oznaczało bardzo duże przyspieszenie dostaw. A pierwsze kilkadziesiąt maszyn, myślę, że trafi wkrótce do naszego kraju. I to jest pozytywna wiadomość, ponieważ na Twitterze oczywiście pojawiły się komentarze, że skąd takie przyspieszenie? Ludzie to zaczęli łączyć z wypowiedzią generała Kukuły na Akademii Wojsk Lądowych. No tak, sztabu generalnego mówi, że to pokolenie będzie bronić wojskowych, będzie bronić z ręką ojczyzny. Tutaj Wolski podaje, że czołgi będą wcześniej. Ludzie sobie dodali dwa do dwóch i wyszła jakaś trochę panika. Ja słuchajcie, te przyspieszone dostawy czołgów do Polski wynikają tylko i wyłącznie z jednej rzeczy, a mianowicie z tego, że mm, budujemy czwartą dywizję, ba budujemy piątą i szóstą dywizję. Właściwie 11 to jest ósma, ale mi o to. Budujemy dwie kolejne dywizje. Na ile jest to wykonane, na ile nie, to jest osobny temat. Natomiast potrzebujemy dużo więcej czołgów niż potrzebowaliśmy przed wojną. Jednocześnie 300 czołgów oddaliśmy Ukrainie. Więc nagle się okazuje, że ilościowo już nawet na poziomie czołgów to się kompletnie nie spina. Więc nawet po dostarczeniu tych 116 M1A1 M1 M i nawet po zakupie 180k2 Gapfiller, to my dalej potrzebujemy czołgów. No, i to wchodzi te 250 Abramsów zamówionych jeszcze, pamiętajmy, znaczy planowanych do zamówienia jeszcze przed wojną, i jeszcze w to wejdzie niedługo druga partia 180 czołgów K2, o której sobie zaraz powiemy. Więc te wszystkie przyspieszenia wynikają z tego, że po prostu generalnie i delikatnie rzecz ujmując, brakuje czołgów w Wojsku Polskim, nawet uwzględniając tylko doprowadzenie do ładu czterech obecnie istniejących dywizji, a nawet nie mówiąc o budowie dwóch kolejnych. Tak, natomiast czołgi będą wcześniej. Więc to jest pierwszy temat pancerny, zanim przejdziemy do tematów konferencyjnych. Drugi temat, nie ubijajcie Borsuka. Słuchajcie, bo tu medialnie są takie zapowiedzi, że Borsuk wyleci, że nie podpiszą, że ubiją. Akurat miałem możliwość porozmawiania na ten temat i z Monem i z Agencją Zbrojenia, i ze spółkami różnymi z PGZ-u i tutaj wersja jest dość zbieżna, mianowicie Borsuk będzie. Nikt Borsuka nie ubije. Obecne zawichrowania wynikają z pewnych zmian komponentów i wynikają z tego, że były uwagi do testów kwalifikacyjnych i konstrukcja musi te wpisane przez wojsko uwagi spełnić. Ona nie będzie, Borsuk już nie będzie musiał powtarzać tych testów, tylko te uwagi, które wojsko zawarło w protokole testów, one muszą być wypełnione przez przemysł, zanim pojazd zostanie wyprodukowany. Natomiast tu, gdzie są rozbieżności, i to dość istotne, to są w ilości zamawianych pojazdów. Ty, poczekaj, Jarek, bo ja ci tylko w jednej kwestii przepraszam, bo właśnie wiesz, hasło ubicie Borsuka, chyba w, żadna z rozsądnych osób nie mówi, że to oznacza, że my nie kupimy wozów. To jest kwestia, ile my ich zamówimy, bo jeżeli my zamówimy na 3-4 lata partię 100 wozów, to też się równoważy de facto. To jest tak kwestia kraba. Czy zabicie kraba. Oznacza, że my w ogóle nie kupujemy krabów. Nie, ale jeżeli krab jest, jakby to powiedzieć, czyli gatunek rodzimy, plus minus, jest wypierany przez biedronkę z Azji, tak? Nazwijmy to w ten sposób. To tak samo sugeruje się, że istnieje ryzyko, że Borsuk zostanie wyparty, przepraszam, uzupełniony gatunkiem, że tak powiem, przyjezdnym, na który zwyczajnie dostaniemy kredyt. A. I oczywiście bursuk zostanie zakupiony, tylko kwestia w jakiej ilości. Hmm. O ile mnie możliwość porozmawiania z wojskiem, to wojsko ma koncepcję prostą, jasną i logiczną, czyli bursuki trafią do brygad zmechanizowanych, których mamy całkiem sporo. Natomiast NBWP, nowy ciężki BW, który no, będzie konstrukcją pewnie licencyjną, ma trafić tylko do brygad pancernych. Jeżeli sobie popatrzymy, ile mamy tych brygad pancernych obecnie, bo nowe jeszcze nie ruszyły z formowaniem, ile tych będzie batalionów, raczej spałbym spokojnie, mówię raczej. Natomiast no wersja, jaką ja usłyszałem, jest zbieżna akurat z tych wszystkich trzech wierzchołków trójkąta, czyli Borsuk będzie. Natomiast to, co jest rozbieżne, to oczywiście kwestia, ponieważ przemysł no, sugeruje, że te pierwsze zamówienia Borsuka będą bardzo małe i, i wręcz jest przemysł mm. trochę zbulwersowany. No tak. A z kolei Wojsko tłumaczy to tak, że oni bardzo szybko zwiększą wolumen zamówień, jak najbardziej, natomiast umowy będą wariantowe, ponieważ wojsko chce mieć 100% pewności, że to, co zapiszą w uwagach, będzie spełnione konstrukcji seryjnej. Szkoda, że wojsko nie ma takich samych ostrożności, kiedy konstrukcje nie do końca pasują, ale pochodzą z zagranicy. No cóż. W każdym razie Borsuk puszałem, będzie, no, dlatego puszałem. przewaliło się w zeszłym tygodniu te takie tornado, że ubiją, uwalą Borsuka, nie będzie, zaorają. No nie, no to ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Ty Dawid jak zwykle jesteś pesymista. Powiedz mi jaki, jakie podejście częściej w tym kraju okazuje się tym podejściem, no... No tak, łatwo się wylosowało, bo u nas wystarczy ciągle narzekać i się szybko trafi, nie? A to mniej więcej to tak moje podejście na tym wygląda. Tak, 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 tak. Tak. Aha i kolejna sprawa, jeszcze zanim przejdziemy do konferencji ministrów, to jest temat orkowy, ponieważ nastąpiło bardzo mocne wzmożenie w temacie orki. I no mówi się, że nie ma wcale żadnej krótkiej listy na razie, że jest wielu oferentów, że temat jednak ruszy, że nie będzie uwalony. No tutaj większość osób nie ma żadnych, znaczy Tomek Dmitruk jest bardzo wielkim pesymistą, którego on mówi, że orki nie będzie. Dawid jesteś umiarkowanym pesymistą, chyba tak to określę? O te, no powiedziałbym, że jeden, jeden punkcik w skali 1 na 10 Tomek zajmuje jakąś pozycję, jeden punkcik wyżej, ale ogólnie mamy podobne, tak. Wiesz, no to wynika z kwestii finansowania głównie, tak? Jeżeli ja sobie pomyślę, że tematy okrętowe, domeny morskiej, nazwijmy to, jest traktowany po macoszemu i nic w tej chwili dla mnie nic nie wskazuje na to, żeby decydenci zmienili zdanie. Oczywiście była kwestia. Całkiem słusznej burzy, którą między nam, nam udało się jakby wzburzyć czy wywołać, ale kwestia jakie to ma przełożenie na, na kwestie decyzyjne, ja bym się obawiał, że to bardziej ma przełożenie na to, że coś nie zostanie w całości ubite, tylko będzie się toczyć, tak bym to okay. określił. Natomiast kurczę, no, nie widzę tego, nie wiem, wydaje mi się, że to musiało być związane z kolei tak, no zresztą idąc tą to tropem Tomka wyliczeń, z tym, że to byłby zakup, na który znowu, który znowu byłby kredytowany, tak, to jest kwestia, czy któryś z krajów zainteresowanych sprzedaje nam orki jest na to gotowy, wiecie, bo należy, należy rozróżnić pewne rzeczy, czy firma, nie wiem, Nawal, TKMS, Fincantieri, SAP, czy Nawantia chciałaby sprzedać okręty, które byłyby kredytowane, na pewno, no, kto by nie chciał, tylko to jest kwestia już nie tylko firmy, prawda, bo to nie firma da kredyt potencjalnie, to już jest kwestia możliwości porozumienia na poziomie, bo nie tylko u nas w Polsce są tarcia pomiędzy przemysłem a decydentami, tak, ale też w innych krajach i teraz czy kredyty... Pięknym przykładem są Koreańczycy, gdzie przecież dwie firmy koreańskie się tak. żerą ze sobą. Mamy Hanwe Ocean. Ocean, przepraszam, <laughs> mamy Hyundai, bo ja, Boże... I dwie firmy, no one mają prawa do produkcji okrętów podwodnych. Przy czym, akurat, Hanwa ma, z tego co pamiętam, prawo do KSS-3. Tak. Obie chyba mogą KSS-2 produkować, z tego co pamiętam, i mhm. w tej chwili tam jest taka no, dość mocna wewnętrzna konkurencja, a w ogóle. Prawa do konstrukcji własności intelektualnej ma DARPA, czyli ta koreańska agencja rozwoju. Tak, no tak po amerykańsku trochę. Nie? Po amerykańsku a... i ona sobie raz daje jednym zamówienie, a raz drugim, żeby po prostu utrzymać poziom cen oferowanych w ryzach. Czyli jak jedna firma mm -hmm. przeszarżuje ceną, to druga otrzymuje zamówienie na okręty. Jak, jedna, jak ta pierwsza zaczyna podnosić cenę, to druga otrzymuje. Natomiast do tych mini-boomerów, no to prawo ma oczywiście Hanwha Ocean co nie zmienia faktu, że tam dwie firmy tak trochę się łokciami rozpychają. No, no przy czym powiedzmy, że te konstrukcje są jakby zróżnicowane, zniuansowane trochę, więc powiedzmy, że dla Koreańczyków, przy czym jest kwestia tego, że... Znaczy ja bym zauważył Dawid, że znaczy tak, no Koreańczycy koledzy nasi, którzy byli w Korei, hehe, he, no oni się zarzekają, że Koreańczycy mówią, że oni są w stanie wyrzucić spokojnie moduł WLS i zrobić bardzo łatwo, prosto mniejszy okręt, który nie będzie minimumerem, tylko będzie wielkości takiej, nie wiem, 214 albo skropeny, tak? I że, on, I że oni są to w stanie zrobić bez problemu, tak usłyszeli. bo są nawet jakieś projekty już podobno gotowe takich okrętów. Natomiast to wiesz, to by sprowadzało do konkluzji, że są trzy albo cztery firmy, które mają bardzo podobne okręty podwodne. No bo mamy tak, mamy Koreańczyków, mamy ja przypomnę Włochów, Ja może mamy jednak Miemców. przypomnę, jak się skończyło zmienianie na szybko wyporności w kwestii S80. S80, S80+, gdzie de facto kilkaset ton przeważyło na tym, że opóźnienie w projekcie sięgnęło ponad dekady. I żeby nie było, czy, czy to wydarzyłoby się w przypadku Korei? Trudno powiedzieć, ale dla mnie mówienie, że to tylko wywalimy ważące kurde setki ton, chyba nie tysiące, ale to musiałbym sprawdzić, nie chcę tutaj wprowadzić błąd, ale Eee, wyrzutnie WAOS-ów na okręcie podwodnym co w najważniejsze. W zasadzie, tak, to chyba wyporność KUBENA to by była my, usunięta sekundą. No, przyznam, przyznam, że to jest dobre pytanie. Nie, nie wiem, się, nie? nie chcę tutaj mówić, ile z pociskami balistycznymi czy pociskami manewrującymi ważą te moduły, ale jeżeli my je wywalamy, tak to no to chwilę, no to w takim wypadku to albo tracimy parę dobrych metrów długości okrętu, co co, wsadzamy tam sekcję z, z czymś innym, w takim wypadku jakby zdolności kinetyczne zaraz nas podwodnicy zabiją, jak ja to określiłem, ale zostają takie same, tak? No i w takim wypadku podejrzewam, że faktycznie da się ten okręt zrobić miarę szybko, no i możemy tam super duper komorę dla sofów wsadzić, tak? Ale jeżeli Pamiętaj, my to chcemy skrócić... przecież mają licencyjne 2,14, które są tej długości. Więc może oni faktycznie to mogą, wiesz, pójść sobie mocno na skróty, ale z zachowaniem własnych praw intelektualnych. E, natomiast, wiesz, mi, mi chodzi o coś innego, Dawid. Chodzi mi o to, że gdyby ktoś w Polsce nie próbował wskazać palcem, że ten albo no. ten, to zauważ, że mamy taką sytuację, gdzie można by zrobić całkiem fajny, uczciwy przetarg, gdzie kilka różnych krajów mogłoby konkurować, bo mają bardzo porównywalne okręty. Włosi, tak, Niemcy. Tak, Ale temu mieliśmy bardzo dobrą sytuację, żeby zrobić przetarg na śmigłowce. Jak widać, Ej, się dobrze no, no niestety ale ta, ale, ja jestem w tej ale, ale. kwestii tak klinicznie na to patrząc, ja się z tobą w 200% zgadzam. Jest ale. cały szereg konstrukcji i nie jesteśmy uwiązani na ten moment do czegoś, co by sugerowało, tak? Czyli mamy, nie wiem, na półmetku eksploatacji dwie, 212, jakie szczęście, że ich nie mamy, prawda? I wiadomo, no w takim wypadku kwestia wyszkolenia, infrastruktury, powiedzmy, choćby w kwestii uzupełniania wodoru i tak dalej, to zapewne marynarze i nie tylko patrzyli przemysł, że. No słuchajcie, no najprościej byłoby, nie ponosząc aż takich dużych kwot, sięgnąć po konstrukcję niemiecką czy włoską. W tej chwili jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że nie musimy na to patrzeć, yy, więc jakby no tak. Tak to musimy to patrzeć jest... za bateriami do orła. Yy... No i generalnie wiesz, no, ja tak patrzę na to, bo znaczy wiesz, ja się nie znam na okrętach podwodnych tak, żeby wiesz, jak ty móc się poruszać swobodnie, ale dla mnie to jest trochę jak z tymi czołgami, nie? Że z punktu widzenia systemu to w zasadzie jeden burek, czy to jest nowoczesny Abrams, czy to jest nowoczesny Leopard, czy to jest nowoczesne wiesz... K2 co, że jednak aż tak, żebym tego nie nie stworzył. Jednak czołg, jakbyś wziął faktycznie leklerka, może nie Ariete na, na przykład nie Ariete, może nie te 90 m bo tu mamy duże rzeczy, ale jakbyśmy wzięli tak Abramsa, Leoparda, leklerka, K2, co typ 90, tak, tego typu rzeczy, to faktycznie te różnice, wiesz, nawet chodzi w kwestii masy. Bo wiesz, bo tu masz podobne uzbrojenie. Bo tu to tak ale to poczekaj, to czołgi. Patrz, zawsze tak. będzie armata 120 mm, gładkolufowa, prawda? Tak. Będzie amunicja, która w tej kwestii też będzie porównywalna. Będzie 3-4 członków załogi, masa tego wozu będzie podobna. Mobilność, tak taktyczna, jak i strategiczna, będzie podobna, tak? tak? No, no tyle dobra, samo czołgów. So, so, są czołgi, które są dużo lżejsze, na przykład K2, ale kosztem osłony. I to już jest decyzja tak. danego państwa, tak? Tak, ale to na pewno nie jest aż tyle. I teraz tak, jak patrzymy na okręty podwodne, do czego marynarka wojenna, składająca się między innymi z sił podwodnych, jest potrzebna w systemie bezpieczeństwa państwa, bo tak to należałoby powiedzieć, prawda? To czy my to jesteśmy w stanie aż tak od tej góry uszyć? Bo tak należałoby zrobić. Znaczy, to ja by... mówimy od, poczekaj, bo mówimy od miniaturek, prawda? Czyli mm -hmm. od okrętów stosunkowo małych, o autonomiczności, nazwijmy to powiedzmy Kopenów, które nie mają ai mm -hmm. ale ale mają bardzo małą sygnaturę, yy, mają stosunkowo niezłą. Yy, Niedzielność mocna, autonomiczność, tak? Yy, tak? Wsparcie SOF, jak najbardziej. Yy, binowanie, super, nie? Yy, jakby całe, cała kwestia rozpoznania SIGINT-u. Yy, Kwestia sygnału, tak dalej. czekaj, czekaj. Super. Miniaturki to jest osobna sprawa. Bo wiesz, zauważ Nie, Dawid, ja już wiem, że nie tej... czy to jest osobna sprawa. Ja. Może inaczej. Dobra. Do tej pory w jawnych dokumentach raz zostało określone, po co nam są okręty podwodne tak sensownie. Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego BBN 2017 rok, gdzie podano, że okręty podwodne są nam potrzebne, żeby wywalczyć lokalne panowanie na Bałtyku, wraz z fregatami, wraz z siłami przeciwminowymi, i tak dalej, i tak dalej. I to zostało określone tam. Co jest w dokumentach monowskich wewnętrznych? Nie wiem, podejrzewam, że jest niezły bałagan. Eee, I podejrzewam, że do końca chyba nie ma świadomości, do czego mogą być te okręty podwodne, bo jest takie miotanie się od ściany do ściany. Tu jakieś polskie Cruz, no, tak. co było takim majstersztykiem lubingowym francuskim w pewnym momencie. Potem mieliśmy Koreańczyków, którzy proponują, że SRB-mami będziemy zasypywać Rosję. To, że jest 10 na jeden okręt o możliwościach w sumie iskanderopodobnych. Czyli raczej nie rzuci to Rosji na kolana, to jest osobna sprawa. Gdzieś pomiędzy mamy bardzo klasyczne propozycje okrętów, które, no nie wiem, robią to wszystko, co mogą robić okręty podwodne, czyli przede wszystkim wielosensorowa platforma rozpoznawcza. Wiesz, zdolność zbierania ja wiem, ale informacji. Poczekaj, poczekaj, bo właśnie tego. To, poczekaj, poczekaj, bo właśnie o tym mówię. Popatrz, jak mocno zniuansowane są te możliwości, tak? Bo po pierwsze, miniaturki. Całkiem, o całkiem dużych możliwościach, ale miniaturki. Nie mamy tak. IP. Czyli nie mamy takiej e, autonomiczności w kwestii skrytego działania. Musimy w końcu tego, tego diesla odpalić czy coś. Okej, okay, przy, przy tych zapasie środków bojowych i jakby no z kwestii załogi, która musi to wytrzymać, to nie jest aż taki zarzut. To to proces, okazuje to, się, że możliwości. te miniaturki to nie są wcale takie miniaturkowe jeżeli chodzi o możliwości, yy. tak? Bo, tak. O, bo mamy w sumie, nie wiem, by to opisać, to tak jakby ktoś sobie kupił skody Fabio oprócz Superba. Nagle się okazuje, że ma drugi pojazd, który ma też cztery kółka, które też jeździ, które też cię dowiezie, ale nie tak wygodnie, nie tak daleko tyle nie przewieziesz. Natomiast się okazuje, że masz malucha, który jest w pełni użytkowy i ma dokładnie te same możliwości, co większe, tak, tylko wszystko tak mniejsze znaczy, że... troszkę, nie? Troszkę mniej, troszkę gorzej, ja to ale to problem... to samo. Ja to problem jednak mimo wszystko do czegoś innego. Czyli mamy te miniaturki, tak? Okej. Okay. Mamy stosunkowo, nazwijmy to, średnie okręty podwodne konwencjonalne, ale tu też mamy bajzel, bo weź pod uwagę, że nie tylko zapas środków bojowych, ale kwestie napędu. Jedne dysponują AIP. Mm -hmm. Inne nie. Co już na tym poziomie i na przykład dysponują bateriami Lilon, tak? Czyli takimi, mm -hmm. które teoretycznie pozwalają na krótszą ekspozycję w kwestii no ładowania. Trzy czwarte tak oferentów proponuje baterię Lion? Yy, wiesz co, co najmniej dwie Wypro... z tego, co kojarzę, nie. No wyprowadźmy z błędu, kojarzy. ale liony no. mają tak, Francuzi czy Włosi, Niemcy. Francuz, ale... Ale Hiszpanie znaczy nie oferować. Hiszpanie też teoretycznie oferują. Jest kwestia, kto tak naprawdę ma baterie litowo-jonowe wdrożone na okrętach podwodnych, bo oferować można różne rzeczy. Czekaj, tak? Japończycy? No. E, Niemcy? Nie, czekaj. Nie, 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 nie Niemcy. W tym momencie, y, zgodnie z moją wiedzą, baterie litowo-jonowe są na japońskich okrętach podwodnych. Tylko nie. Kwestia jakiej dojrzałości technologicznej, bo na pewno są różne poziomy TR. Na przykład dla Niemców, którzy z tego co kojarzę, na Cetekach ma być, tak? Na mhm. NFS-ach włoskich ma być, ale na hiszpańskich też ma być teoretycznie, na francuskich ma być, ale my nie wiemy i zapewne nie dowiemy się, jaki jest tak naprawdę poziom dojrzałości technologicznej mhm. tych baterii litowo-jonowych tu i teraz, tak? Październik 2024. No nie sądzę, tak? Ale na WSPO wszyscy się zarzekali, że mieli, że mają. Tak, dlatego to że to jest, dlatego to jest, wiesz, no, to jest ta, ta <laughs> kwestia, nie? No ale jednak, czyli tak, okręty, nie. które mają IPa, nawet bez litowo-jonowych baterii, no, stoją na zupełnie innej pozycji, zapewniają zupełnie inne możliwości, tak? Nie tyle w kwestii jakby większych prędkości czegoś, ale tego, że są w stanie dłużej działać skrycie Są bezpieczniejsze jakby dla, dla no, użytkowników. Do, no dobra, Dawid, no ale to w takim razie AIP' ci proponują Włosi, Niemcy, Koreańczycy. No Szwedzi Szpanię... Tak, no szwedzi, mają i w innej z... technologii, ale który wiesz, ale jest... jest mniej sprawny, z mniejszą sprawnością, tak, energetyczną, ale mają. Ale, jest... ale wiesz tak, no znowu sprowadza nas to do konkluzji, że jeżeli ktoś chciałby zrobić przetarg z porównywalnych konstrukcji, porównywalnych, no. to bez problemu taki przetarg można zrobić. No i jak ktoś nie będzie wymagał na przykład pocisku balistycznego krótkiego zasięgu Co, na okręcie, no to wtedy mamy jedną właśnie, konstrukcję. To jest, to jest ten problem. Ja w porządku mówię, ja doceniam, cholernie doceniam to, że jest jeszcze pewna grupa osób, która ma tyle zacięcia, że nawet no stara się jednak we własnym zakresie, jakby to nie brzmiało, być na bieżąco. Im się chce. się chce. Ale to jest grupa bardzo mała i która się wysypuje. No kurde, no niestety, no. nie? I teraz tak. Ja się bardzo boję, czy my jesteśmy w stanie, właśnie mówię, jako or organizacja, państwo, nie wiem jak to nazwać sprostać tej potężnej ofensywie, która jest z wielu kierunków. Tu mamy bumery, tak, pociski balistyczne. Tu mamy baterie litowojonowe, które są prawie jak AIP. Tu mamy bardzo małe okręty, ale kurde, my potrzebujemy. Sami ze sobą się dogadać, czego my tak właściwie potrzebujemy. A ja to porównam do sił powietrznych, żebyśmy zestawili te wszystkie kręty podwodne, to mamy, dam oferuje się, począwszy od FA-50, po bombowiec strategiczny. Jedno, drugie i trzecie lata, tak? Kiedy większość osób mówi o krętach podwodnych, ma na myśli taki myśliwiec, nie? F-16. Ale rozpiętość tego właśnie jest nie jak w przypadku czołgów, ale mówię, tu mamy samolot o małej autonomiczności, małym uzbrojeniu, który jest tańszy a tu mamy B-21, nie? I jedno, drugie i trzecie de facto, i uwaga, każdy z tych producentów na przykład powie, że każda z tych maszyn, odjechałem mocno, ale zapewni nam przewagę w powietrzu, prawda? I każdy z tych, każdy z tych producentów to sprzeda. Mm. Jakiś bombowiec, bo wszystko wykosi dla lotniska, prawda? Jest przewaga w powietrzu, myśli, bo wszystko zwalczy, yy, jakiś lekki samolot bo będzie go więcej. I jeżeli my damy producentom, a nie sobie yy, Przestrzeń do tego, żeby oni nam mówili, czego my potrzebujemy, to to się kurde bardzo źle skończy. Nie? I to jest moja największa obawa. To nie będzie pierwszy raz, bo ja na przykład uważam, że taką przestrzeń dano w kwestii na przykład a Abu 101. Że to nie fachowcy mówili, jakich maszyn potrzebujemy, tylko producent lobbował za taką maszyną i za takimi rzeczami, które tylko jego oferta miała. Nie? To, 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 to nie w tą stronę, tak? Czyli to mieszane na przykład CISAR, SAR, ZOP, To nie wyszło od nas, to wyszło z tego, że tylko jedna konstrukcja była w stanie spełnić takie dziwne wymagania i że głos jednego oferenta tej jednej konstrukcji stał się wiodący. Ja się bardzo boję tego w tym momencie, że te skromne gromo fachowców zwyczajnie zostanie zapchnięte do kąta a głos zyska jedna, druga czy trzecia firma, która nas zwyczajnie zaleje informacją, szumem informacyjnym, yy, wszystkim, co może być, żeby uznać, że tylko jego, ta jedna konstrukcja ze bardzo specyficznymi zdolnościami jest słuszną dla Polski, tak? A to będzie zaczynanie od końca, nie od początku. Yy, no, podejrzewam, że parę osób mnie po tej wypowiedzi zabije, ale to trzeba będzie się ustawić w kolejce, jak coś, tak? No dobra, to teraz skończmy temat około Miał być kwadrans, wyszły dwa kwadranse prawie. Przejdźmy do tego, może co było na pamiętnej konferencji monowskiej, ale oczywiście, tematy około polityczne sobie darujemy, bo to nie ma sensu. Zacznijmy od tego, że tam był taki piękny slajd z nowym uzbrojeniem, gdzie, by to ładnie powiedzieć, no, pewne rzeczy to się trochę nie spinały. Ale tak, podano na przykład 486 transporterów rozpoznawczych klesz gdzie tak naprawdę umowa wykonawcza jest na 20, bo AMZ Kutno musi rozwinąć moce produkcyjne. Natomiast ja się zacząłem dopytywać, skąd się wzięło w tej prezentacji te 486 i wygląda na to, że faktycznie 486 to jest całość potrzeb przy sześciu dywizjach na pojazdy tej klasy. Czyli ktoś sobie wziął Excela... W jest 286, nie? Proszę? W ramowej jest 286? Tak. Natomiast. Na 28, a potrzeby to jest 486. Tak. I ktoś po prostu prawdopodobnie z Excel'a nie tą kolumnę spisał co trzeba? Zdarza się najlepsze. Ale zostało? Tak, pamiętajmy modernizację, modyfikację T72M1 w Marze, gdzie jakiś idiota, koszt samej modernizacji, znaczy samego remontu remontu wpisał i przedstawił monowi jako koszt całej modernizacji. I potem stąd wynikały wszystkie no tak, no bo I to poszło? Tak, no bo Boomer przygotował ofertę wariantową, bardzo porządną. Remont pojazdu, żeby on się do czegokolwiek nadawał. Tam, nie wiem, 4,5 tak, no. miliona za wóz. I potem były, wiesz, różne modernizacje. Siła ognia tyle i tyle, dodatkowo osłona tyle i tyle, coś tam no, tak. tyle, tyle. Wiesz, tak, wariantowo, nie? I to byłem. Teoretycznie. No, kry... I to było naprawdę, wiesz, Excel dla opornych, były zakładki popodpisywane. No, i to w 2019 roku w szczycie amoku przedwyborczego wpadło do monu. No, i ktoś sobie rzucił okiem tylko na tą pierwszą zakładkę, gdzie tam było podsumowanie kosztów, i gdzie tole pisało remont, i ktoś stwierdził, że 4,5 to będzie koszt całej modernizacji. Dobra, wpisujemy, budżet mamy tyle i tyle. Aha, to starczy na wszystkie pojazdy, nie? I cyk. I taka była przecież geneza tych problemów. I potem ani Bumar nie wiedział, jak się z tego wycofać, ani inne firmy. No, no tak, nie. Wiesz, to są takie momenty, w którym wszyscy się modlą, żeby oferta się przedawniła, nie? No, i tu się nie przedawniło. Czasami, to, czasami pod... się udaje, czasami nie. To klepnięto przed wyborami i, i z tego przecież wynikało większość problemów. Natomiast e, podano blisko 300 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej, 155 mm. I to są sprawy mocno niejawne, ale powiedzmy, że padła sugestia, że to jest to, co zostało podpisane za obecnego monu i te 300 tysięcy wcale nie dotyczy umów pokaźnych, które były podpisywane za poprzedniego mona. Czyli to by oznaczało, że my tej amunicji faktycznie kupiliśmy dużo więcej, niż się wydaje. No przy k tak? Były w pierwszej umowie wykonawczej to by się zgadzało, nie? To było nie? w 2022 roku jeszcze, nie? Tak, więc, więc Tam to na się kilkadziesiąt tysięcy z tego... Dobra, nieważne. Nieważne, ale wydaje się, że kupiono dużo, dużo więcej amunicji niż to się wydaje. E, no i podano na przykład 6 tysięcy wielosadaniowych granatników Karagustaw Gustav M4. Gustav tak, to nie jest... raz się pojawiło. Mhm. Tak, ale Kargustaw to nie jest granatnik, to jest bez bezodrzutowe, nie? Więc tak... Granatnik bezodrzutowy to jest Tak naprawdę, 100 działało bez odrzutowego, nie z kropka, ale okej. Okay. Natomiast, no, 6000, uj, to jest pokaźna liczba, bo to oznacza, że będzie można. A jak tam z wymienić... amunicją? A właśnie, to jest dobre pytanie, nie? Bo będzie zero produkcji w kraju. Bo zauważ, że kupiono przecież tysięcy karolków około. To czy to jest, tak jak mówiła stugemna na plotka, 5 coś czy 6 coś? Mniejsza o to, no, podano oficjalnie na konferencji tysięcy. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. To jest liczba, która wyczerpuje e, 6 dywizji, zapas mobilizacyjny i tworzenie dodatkowych sił mobilizowanych, np. bataliony BO i KO, czyli kompanii ochrony obiektów i batalionów obrony obiektów, które też każde na etacie mają mieć jedno takie granatki, na np. RPGa, tak? To będzie mieć działo, więc kupiono dużo. Natomiast z samego rachunku wynika, że do 6000 tysięcy razy, przynajmniej 10 sztuk amunicji na... Lekko licząc, nie? Lekko licząc, nie? No to już mamy 60 tysięcy sztuk, natomiast z tego co pamiętam, tam powinno być chyba 20 w ogóle, w, że tak powiem, do no właśnie, no... zbliżamy się do liczby 100 tysięcy. Znaczy, generalnie wychodzi na to, że my do tych 6 tysięcy granatników uwzględniając same minima szkoleniowe zapisane przez Szwedów rocznie, to powinniśmy Rocznie otrzymywać jakieś 60 tysięcy sztuk amunicji. Nawet zakładając, że inaczej jak tylko tych granatników będzie w użyciu gdziekolwiek, tak. Więc no, czy jest jakaś polonizacja w Polsce w amunicji? No, niestety nie. Szkoda, bo myślę, że przemysł wiesz, w ramach PGZ-u bez problemu by to łyknął, nie? I bez problemu mógłby produkować. Cichosza. Co mamy? Mamy aerostaty Barbara, mamy śmigłowce Apache. Mamy keto o rysowach zwierząt ZSSW-30, natomiast wiceminister Bejda się wypowiadał jeszcze w tematach czołgów K2, no i tutaj była ciekawa informacja, że czołgi K2, uwaga, będą kolejna partia, co już wiemy ma być 180 podpisanych w listopadzie, natomiast mają być też podpisane wozy towarzyszące w ilości tam 60 albo 80 sztuk, tu są źródła rozbieżne. No i uwaga, została podana polonizacja. W związku z powyższym, polonizacja ma obejmować w K2.pl docelowej polskiej produkcji zawieszenie, automat ładowania, kadłub pojazdu czyli skorupę, armatę i montaż finalny. Kurczę. <ślesk> Zastanawiam się, jak to skomentować, ponieważ to jest taki drobny problem, że te pierwsze serie PL. Aha, jest walka o to, żeby z tych 180 pojazdów, które będą podpisane w listopadzie czołgów, licząc specjalistyków, 60 było na wariancie PL. I tutaj już od razu internet zapłonął, że będą w Polsce produkowane te PL i tak dalej. No to spieszę powiedzieć i osudzić bardzo mocno, że nie, że te 60 tych PL i mniej więcej to będą pojazdy, które będą miały pewną domieszkę polskich komponentów, ale one będą w całości zmontowane i zrobione w Korei. Czyli my tam pewnie wyślemy jakieś radia, jakieś inne rzeczy. Nie nastawiajcie się, że będzie polski BMS, mówię od razu, prawdopodobnie BMS będzie niestety ujednolicony z tym, co jest na bramsach. Patrz, kiedy chodzi o zagraniczne produkty, świetnie na idzie ujednolicenie. Tak, tak. Żadzie. Więc natomiast no to, co będzie u krajowego zamontowane w tym PL zostanie wysłane do Korei. Mówi się, że niestety ten udział polskich komponentów będzie bardzo nieduży w tym czołgu. No. Ale będzie no to, .pl. to jest. Słowo klucz to jest to docelowe, tak, docelowe tak. to ja to chciałbym zobaczyć, wiesz, jak to jest normalnie y, robione w tego typu kwestiach, czyli widzimy, że od czołgu numer 200 zakres polonizacji jest taki taki, od czołgu numer 300 zakres polonizacji jest taki i taki. Udział w y, kosztowy oraz kwestii ilości komponentów od tego i tego wozu wynosi tyle i tyle wtedy możemy mówić o czymś co ma jakieś osadzenie w kontekście i możemy do tego sięgnąć tak to jest, jest dla mnie taka mowa wiesz tak ogólna że nic nie mówiąca natomiast nie ja, dla mnie jest jeszcze jedno pytanie mhm. cały czas zawsze było mówione że przecież my razem z koreańczykami stworzymy wozy zabezpieczenia technicznego mhm. to jestem bardzo ale bardzo ciekawy gdzie będą produkowane platformy czyli wozy czyli większość kosztów na te wozy zabezpieczenia technicznego. Mam znaczy, Jeżeli wrażenie. będą podpisane w tej pierwszej umowie, to nie ma siły, one będą w produkowane. I wtedy no będziemy mieli komponent z Korei 80% wartości kadłub, albo no, przez, przez obrób, albo, albo tam yy, no. w Żuraw, który znowu nie będzie polski, na przykład bo będzie jakiejś tam innej firmy na przykład. No może będzie polski, kto wie. Dlatego yy, po prostu... W każdym razie program K2 mieli się, będą podpisane gap fillery, czyli 180. Mówi się, że 60 będzie w wersji PL, tylko te wersje PL to traktujcie z takim lekkim przymrużeniem oka. E, dalej się tam bardzo mocno mieli... E, to, co gdzie będzie produkował, w jakiej ilości, od ilu wozów, tutaj dalej nie znamy hmm. żadnych szczegółów publicznie, więc fajnie, żeby to wyszło, żeby, żebyśmy zobaczyli ja... jakiś taki dokładny, po prostu harmonogram. Ja mam jeszcze z taką, Jarek, refleksję, być może tobie się teraz narażę, że tak sobie myślę o tym, o tych powiedzmy dwóch, trzech latach do tyłu. Czy to faktycznie nie należało zupełnie odpuścić z temata Bramsów, wywalczyć choćby wozy, K-2, pierwszych partii produ produkcyjnych, które weszły na uzbrojenie koreańskich sił zbrojnych, żeby je kupić w maksymalnej ilości i opierając się już na tym, myśleć o ich modernizacji, kompetencjach do utrzymania MRO, nazwijmy to w takim uproszczeniu, oraz modernizacji w kontekście powiedzmy dekady do przodu. To znaczy, to co Dawid? No. Bo to wtedy by zwiększyło liczbę tych wozów, tak? I pewne kompetencje, które w tej chwili są dyskusyjne, czy to jest sens, przy 200, powiedzmy, wozach więcej. Tak? I tu się znowu wszystko rozbiło, słynne nie mamy czasu. I fakt, że podjęto całkowicie świadomą decyzję o zakupieniu dwóch różnych czołgów od dwóch różnych dostawców, żeby przyspieszyć dostawy. I no wiesz, jakby nie patrzeć, zauważ, że będziemy mieli do połowy przyszłego roku, jak dobrze pójdzie, 366 Abramsów, tak? I będziemy mieli ponad 180 K2, czyli będziemy mieli ponad prawie 500 nowoczesnych czołgów dostarczonych szybko. Oczywiście jak przejdziemy do kosztów obsługi, jak przejdziemy do budowania systemu krajowego, Właśnie to można o będzie jeszcze budowania budowania systemu, bo tak. gdzie wz -y Tylko nowoczesne? gdzie Czekaj, czekaj, czekaj. kupiliśmy spółki. Tylko wiesz, tu jest problem taki, że no podjęto podjęto mojej nieświadomą decyzję, bo to nie był błąd, to nie było tak wyszło, tak, bo teoretycznie w innych Słuchaj, krajach robi się to tak, że decyzja robi się ja i nie wyklucza błędu. No dobra, może inaczej. Normalnie... Można nie oceniać. Ja rozumiem, że to nie był przypadek. Na przykład w Norwegii robi rozumiem. się tak, że wiesz, że zrobiono narodowy przetarg tak? i robi się przetarg, wygrywa jakaś konstrukcja z określonym zakresem polonizacji, znaczy z okres, określonym zakresem przeniesienia produkcji, obsługi i tak dalej. I wiesz, nasz ten tort jest tak ogromny, że gdyby wybrano jedną konstrukcję, albo Abrams, albo K2, albo Leoparda, ale Leopard politycznie wtedy po kluczu odpadał, no to no Naturalnym jest, że uzyskano by dużo więcej niż dzieląc to zamówienie, na dwa przynajmniej. Tak? Natomiast optyka MONU była taka, że dajemy tak dużo sprzętu na Ukrainę, że potrzebujemy tyle czołgów, że dla MONU ówczesnego ważniejsze było to, żeby jakiekolwiek czołgi doszły szybciej. E, I teraz znowu, czy z punktu widzenia e, obsług, serwisów i tak dalej jest to zasadne? Polonizacji? No oczywiście nie, bo te korzyści przemysłowe będą mniejsze, koszty będą większe. Natomiast z punktu widzenia zabezpieczenia łańcuchów dostaw z dwóch różnych części świata, z punktu widzenia e, szybkości dostaw tych maszyn, e, no to, to optyka monu była zupełnie inna, bo pamiętaj, że Amerykanie nam te FEP-y wysłali błyskawicznie i pamiętaj, że Karańczycy zdjęli wozy ze swojego zapasu mobilizacyjnego. Więc znowuż pytanie, co było bardziej istotne dla ówczesnego monu w 2020 roku. To... No dobra, drodzy widzowie, troszkę wyszło smętnie na koniec, ale te tematy około pancerne się mielą, zobaczymy, co się urodzi w bullach. Na pewno w listopadzie będzie podpisanie kolejnej partii czołgów, więc na papierze i w Excelu wojska pancerne zmechanizowane bardzo mocno rosną. Natomiast jeżeli chodzi pod kątem określonych zdolności, to już można mieć pewne pytania. To bez mnie bardzo ciekawi, co się zadzieje w tej kwestii przemysłowej, ponieważ w tej chwili tam się dzieje bardzo dużo i zobaczymy, co się zacznie w miesiącu październiku ukazywać w kwestii tego, co się, co się będzie generalnie działo. No na pewno będą jakieś tam, wiesz, burzliwe negocjacje, zresztą myślę, że burzliwe negocjacje już trwają, bo tu, wiesz, są rozbieżne interesy i każdy będzie starał się ugrać jak najwięcej na finiszu. I z tą optymistyczną myślą, drodzy widzowie... <laughs> zostawiamy was przy czwartym. Do zobaczenia do zobaczenia. I to było tyle drodzy widzowie. Dziękuję bardzo za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Wielkie gorące podziękowanie dla patronów wspierających kanał w programie Patronite. Widzimy się w weekend w odcinku ukraińskim. Dziękuję wam bardzo, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć.